Że można dyskutować o pomysłach na Polskę. Ja chcę powiedzieć, że Marian Czarnecki do Państwa jedzie, bo on dzisiaj jedzie spod Karpacza do Małopolski i za chwilę do Państwa przyjedzie. Będzie za kilkanaście minut, jedzie z Wieliczki przez Bochnię do Brzeska. Za kilkanaście minut tutaj przyjedzie. Ale chcę jeszcze jedną rzecz Państwu powiedzieć. Ja przez ładne kilka lat, jak wiecie, byłem dziennikarzem i robiłem różne sympatyczne rzeczy. I to... Dotykaliśmy się! Maria Czarnecki ze studentem się witamy! Uwaga, jak szlak, jak jest szlak, szlak? Jak najmożliwie możemy, szlak? Szlak? Drodzy Państwo, dotykaliśmy, już na nie! Prezydent 2000! Maria Czarnecki! Drodzy Państwo, Maria Czarnecki, oczywiście jego wrota, małżonka, ją też również bardzo serdecznie tutaj w Brzesku. Bardzo serdecznie witamy. Drodzy Państwo, Maria Czarnecki jest z nami. Serdecznie witamy. Serdecznie witamy Maria Czarnecki. Wielkie, wielkie gorące brawa. Drodzy Państwo, Maria Czarnecka, mam nadzieję, że jest życie bezpiecznego. W imieniu akcji wyborczej Solidarność Powiatu Brzeskiego i wszystkich mieszkańców publicznie zgromadzonych na tym placu serdecznie witam kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Czarneckiego wraz z małżonką! Witam serdecznie wiceprzewodniczącego ORF Awnezna Małopolska, zarazem wojewodę małopolskiego Ryszarda Masłowskiego. Witam serdecznie przewodniczącego MSZZ Solidarność Regionu Małopolska, pana Wojciecha Grzeszka. Witam wszystkich posłów, wójtów, starostów, przewodniczących rad publicznych zgromadzonych z Tarowa i z okolic. I witam Was Państwo i dziękuję za tak liczne przybycie. Oddaję głos gospodarzowi małopolskiemu, panu Ryszardowi Masłowskiemu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Witamy serdecznie w Małopolsce, witamy w Brzesku. Brzesko to miejsce, w którym serce jest po prawej stronie, gdzie wartości, o które pan przewodniczący walczy w swojej kampanii, są zawsze cenione i zawsze ważne. Dlatego witamy serdecznie, dziękujemy, że pan przewodniczący znalazł czas. Życzymy zwycięstwa. Witamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Cieszę się, że mogę być w Brzesku, w mieście, w którym rzeczywiście serce bije po tej stronie, o której mówił pan wojewoda i właściwie. Cieszę się, że jestem w mieście, które zawsze było wierne ojczyźnie, tym wartościom, które ojczyznę naszą zawsze wzmacniały i ratowały. I cieszę się, że jestem w mieście, które jest bardzo przedsiębiorcze, że dajecie sobie państwo radę poprzez własną gospodarność, poprzez dobre prowadzenie interesów, poprzez zakładanie różnego rodzaju stowarzyszeń kupieckich, innych, małych firm rodzinnych i średnich. I także dzięki temu, że jest dobry browar, który zatrudnia dużo ludzi. Witam także opozycję,
która wysłała wyszkolonych w gwizdaniu, ale muszę przyznać, że moja żona lepiej gwizdzi. Na opozycję. Proszę bardzo. Moja żona, proszę bardzo. Proszę Państwa, moja żona lepiej gwizdzi, bo nie jest właśnie z opozycji i gwizdzi za darmo. I nie przyszła służbowo na to spotkanie. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie kampanii, w której zadecyduje się przyszłość naszej ojczyzny. Czy to będzie przyszłość zbudowana na kłamstwach PRL-u, na kłamstwach o wykształceniu, na kłamstwach o Katyniu, czy to będzie przyszłość oparta na prawdzie, nawet gorzkiej, nawet trudnej, która wymaga od nas wysiłku, walki, ale na prawdzie, na prawdzie. Koniec z tymi kłamstwami. Koniec z kłamstwami w tych mediach, które cały czas nas karmią okrutnymi obrazkami, które kłamią o reformach o wszystkim. Jest ciężko, reformy są trudne, ale koniec z tymi kłamstwami. Ta kampania ma być kampanią prawdy, odkłamania Polski. I dlatego dziękuję Państwu, bo Wy jesteście tymi ludźmi z prawdy i dzięki temu Brzesko jest takie, jakie jest i Wasze rodziny są takie, jakie są. Za to Wam składam hołd i dziękuję bardzo. I teraz, proszę Państwa, następny punkt programu. Czyli jakie są następne punkty programu? Bo przemówienia nie mogą być za długie, jeżeli jest 30 stopni w cieniu. Nie mogą być za długie, teraz powinien być dobry następny punkt programu. Proszę Państwa, ja proponuję ze swojej strony spotkanie przy stoliku, podpisywanie autografów. Jest zespół dobry. Może jeszcze ktoś z naszych kolegów chce przemówić. Proszę bardzo. Może ktoś z obecnych tutaj. Przewodniczący regionu pozdrowi członków Solidarności i sympatyków. Z browaru Okocim i także z fabryki opakowań blaszanych i innych. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiamy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu dzisiaj z Wami i że jesteśmy z naszym kandydatem Marianem Czakrewskim. Reformy, które zapoczątkowała Solidarność 20 lat temu, muszą być dokończone. I człowiekiem, który jest w stanie dokończyć tych reform, jest właśnie Marian Czakrewski. Proszę Państwa, nie ma to jak bezpośrednia rozmowa, my się bezpośrednich rozmów nie boimy, zapraszamy do bezpośredniej rozmowy, wchodzimy do Państwa, dyskutujemy. Z wszystkimi, nawet tymi, którzy się emocjonują tak bardzo. Bardzo proszę. No jeszcze jedno zdanie, proszę mi pozwolić powiedzieć. Mogę się przedstawić, Kazimierz Kapera, który spędził z Wami kilkanaście lat w Orzęcinie Górnym. Również pracowałem w Brzesku. Chciałbym serdecznie Państwa powitać. Złożyć uszanowanie, pochylić się nad radością wszystkich ludzi, wszystkich rodzin żyjących w tym regionie. Szczęść Boże! Proszę Państwa, pan Marian Czakrewski, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.